I jesteśmy w świecie. Co wy tam widzicie? Sorry. Chyba ten, dobra. Myst. Tak. Świat tak zwany mechaniczny. Tej książki nie widzicie. To jest nagranie na żywo. Co na obiad? Nic. Mamy tak, dwóch braci w tej grze, którzy opowiadają bajki o tym świecie. Spróbujemy dzisiaj poczytać książki, jak do nich dojdziemy. I poznać, rozwiązać zagadkę, która kryje się tutaj. Tak? Mamy wspaniałą konstrukcję z żelbetu. Chociaż z samego ołowiu czy czegoś też. Która prawdopodobnie się obraca i pozwala nam podróżować tam, tam i gdzieś. I tyle, zobaczymy, tak? Wtedy cały czas konfrontacja z czatem wymaga ode mnie przerwania wszystkiego. Oj, proszę, proszę. Rakieta. Statek, wieża zegarowa. Symbolika zjada. Potem ten wichajster, który widzieliśmy. Trzy kryształy. I panorama Rasławicka. Pan Kaczka. Wszędzie ta polityka. Kielich. I... ulubiona... Hej, najpierw zobaczmy, co tu się dzieje, a potem tu wrócimy. Hej. Panu, rozwiążemy zagadkę. Nie możemy tak szybko rozwiązywać zagadki, wykazując się nad ludzką inteligencją. Na przykład tu jest... Ciekawe... Ciekawe... Możemy się pewnie bronić przed... Tu kolejny automat. Okej. Okay. Wspaniałe. I... Okej, okay, trochę tego jest. No i to jest początek, tak? Tak, tam jest tryb. Super, łatwe, nie? Wstępnie wszystko zaraz rozwiążemy i żebyśmy za szybko nie rozwiązali. Zaraz się połączymy z czatem, jak są jakieś uwagi. Mam nadzieję, że nic się nie skopało. Zaczniemy od zagadki z guzikiem. Ceremonia otwarcia. Tak, powinna być msza, dokładnie. Że źle przycięte na górze? Co przycięte na górze? Halo. No nic, dobra. Wciskam. Tajne pomieszczenie, w którym... A, jest dla czerwonego. Proszę, proszę. I kawałek tekstu. Twoja zachłanność jest zdrażająca. Umie się czytać, nie? Nie ma żadnych granic. Nie płacić żadnego podatku. Alhenar. Poproszę to udokumentować zdjęciowo. Proszę, Cirrus, tak? Ten niebieski, tak? Jest zły, z tego co rozumiem. Korkociąg. Ciekawe, czy można realistycznie. Niestety nie, to są tylko elementy do zabawy. Mam nadzieję, że niczego więcej tutaj nie ma. Bo jak jest, to jesteśmy w tyłku. Czy ty grasz melodyjkę? Nie. Bo żeby rozwiązać zagadkę... rakiety, musimy znać piosenkę. I teraz, ta jeszcze tu jest. Jak
Okej, okay, zacznijmy od kanonicznego. Co to jest? Winda. Tak? Daj, winda nie przyjeżdża. Tak? Ze stream jest ok, dobra, super, cieszę się, dobra. Dobra, tam bawcie się dobrze, bo słyszałem, że ten... że księdzu się nie podobała ceremonia otwarcia, więc pewnie... Także był manifest komunistyczny Lenona odgrywany. Zagadka. Spójrzcie na to. Nie wiem, czy to znaczy, że jest źle, czy jest dobrze, bo miga na czerwono. Więc zakładam, że jest dobrze. A sprawdźmy. Tak, jest dobrze. I możemy sobie pojechać na górę? I na górze jest... dużo trybów. A więc możemy na przykład... Aha, ty. To wzywa... wzywa windy, tak? Będzie myślonko. Najpierw zobaczmy, co drugi brat miał jeszcze do powiedzenia. Też ma jakiś tajny pokój i niebieską stronę. To jest w ogóle na powtakach ustawione, ciekawe. Co tak, się schałem to. Tu jest jego tajne pomieszczenie. Jest stronnica. Dobra. I jest też przełącznik. Odwrócona klatka Faradaya, tak? Ciekawe. Jak włączymy, to co będzie gdzieś... Niech to sobie tutaj... Okej, to zamknięte tylko w tym. Więc to otwiera, to otwiera. Okej. No i teraz uwaga!
strachu. Nie. Tu. Ta? Możemy to niby ustawić, ale... Ciekawe... Intrygujące... Czyli mamy dwie tak naprawdę zagadki. Tak? Bo tutaj są tylko pomieszczenia fabularne, gdzie poznajemy historię statko, rakieto, wieżo, wichajstru. Czy jeden brat był mądry i drugi był... A, jeszcze jest ta kaczka. Ty. A to chyba też tylko... dekoracyjne, tak? Jakby co łączy się z czatem na chwilę. Polska prowadzi wojnę, tak? Ciekawe. Co tam się dzieje w szynce? Podpowiedź żadnych tych, żadnych podpowiedzi. Czyli tak. Co z tym? Tu wokół tego nic nie ma, nie? Mamy dwa moduły. Aha, dobra, wiem co się dzieje, bo pewnie ten duży moduł obraca się wraz z wieżą, z całą strukturą, a mały się obraca tak jak my chcemy, tak? Bo tu możemy tylko w sumie co zrobić? Wcisnąć to... i go jakoś przestawić, to jest taki syf. Natomiast... cała zabawa jest tu. To. No, tutaj nic nie ma więcej. Te elementy interaktywne są podświetlane. No chyba, że... Wydaje mi się, że tutaj była tylko ta kartka ważna, ale może tak nie być. Zawibrował mi kontroler, ale już przestał. Wydaje odgłos. Czyli to jest symulator obrotu. Czy to jest tylko zabawa dla dziecka? Musimy znaleźć prawdziwe sterowanie. Te? Stąd przyszliśmy, tu była książeczka. Dobra, zaczyna się myślenie. Chcielibyśmy obrócić z tego, co rozumiem, o... 90 stopni i potem 180, żeby otworzyć drzwi w środku i... Znaczy tak, zobaczcie gdzie jestem, ty nie wpadam na jakieś, to nie...
To jest pozamykane. To jest też pozamykane. A! Nie możemy zabrać pieniędzy. To czytaliśmy. I teraz tylko symboliczne, tak? Tak. Statułek, to. Ty no, czegoś nie widzimy. No, to są kajdanki, te? Jakieś BD... Ty, czy to? To jest też chyba czysto fabularne. W sensie, że coś tam mamy z tego zrozumieć, ale nic nie rozumiemy. Symulator, czy to nie jest prawdziwe? Chodzę na chwilę na szatę, ale... Zakrystia. Niestety nie wiem, co się dzieje tutaj. No musimy znaleźć jakiś mechanizm obracania tym szajsem. A mamy z tym poważny problem. Jak teraz? Strukturalnie? Tak, dwie komnaty. Jedna tu. Idziemy, pójdźmy raz tutaj do odmiany. Może jak pójdziemy w tą stronę, coś się zmieni. Tak, pomieszczenie brata numer 2. O. Fajne, nie? To jest tylko symulator. Wiem, jak to działa, że jedno trzymamy, drugie tu mamy, to spoko. Tym możemy otworzyć nowe pomieszczenie. Dobra, to zostało w takim razie odwiedzenie tego. A to nie ma drugiej dźwigni. Zobaczmy, jak przytrzymamy, coś się zmienia, nie. No i wtedy, jak wyjdziemy na górę, to oczom naszym kogoś odwrócone to. A? Wciśniemy to. Obrócone. A co się stanie, kiedy wciśniemy to? Niesamowite. Ruchome schody. Czy nie prościej byłoby zrobić od razu korytarz i tutaj drugi ten? Pewnie prościej, ale... Z ciekawości, o czym coś się nie dzieje tutaj. Na przykład... Nie ma jakiejś dziury. Tu bym się przecisnął, ale... Gra pewnie... A, niestety. I tak, wciskam to.
co się dzieje. Mamy tak, w dół. Pięterko. Ciekawe, bo... Nie możemy stąd zjechać na półpiętro. Tutaj z tej strony nic nie ma, tym półpiętrze. A na pięterku są tryby z tyłka. Jak się to obróci, pewnie to będziemy już tam mieli do jakiegoś wyjścia, przejścia, coś takiego. To nie jest problem. Teraz się to robi ciekawe. Powiem się dwa. Tam od razu w dół, bez półpięterka. Zjedziemy w dół. Że przyjść z górek i przyjść. Aha, to on przywołuje windę, nie? Ten. Zakładam, że no to brzmi nawet jak to było jakieś użytkowe, nie? Że możesz sobie przywołać windę. Chyba. No nie możemy przeskoczyć na to nic takiego. Z tyłu windy jesteśmy grubi. Jak w życiu. I tutaj zapala się światło półpiętro. Ciekawe. Ciekawe. Że bawić w uciekanie windy? Jeśli gra na to pozwoli, że to spoiler. Bo gra zazwyczaj nie pozwalała na to. Teraz pozwala. To był spoiler. Bo w innych windach nie można było tak zrobić, że się odpaliło winda i wyszło. Do siebie. Sprzęgło to zgas. Na symulatorze ćwiczyłem. Tylko teraz, jeśli dobrze rozumiem, stawiłem na 180. Czy symulator jest symulatorem, czy powiem jakąś prawdę? Zobaczmy. Czy podaję aktualną pozycję? Nie, jest tylko symulatorem. Chociaż... nie dobrze. Czyli teraz jest ustawione na jajco. Dobrze. Czyli przyjechaliśmy to, co chcieliśmy przyjechać. Albo i nie. Dobra, ustawmy teraz gdziekolwiek, nie ustawimy się dobrze, oprócz tego... Spoko, spoko. Dobra, i teraz tak, teraz sprzęgło.
To jest dobry dźwięk, czy nie? Kurde. Chyba dobry, jak nie jest trudno, sprawdzimy. Chyba nie. Chyba ustawiliśmy na 45. Ale zobaczmy. Coś to poćwiczymy na symulatorze. Kurde, najdurniejsza wyspa. Zrobiliśmy w takim razie ile? Daj mi symulator. Jesteśmy w punkcie wyjścia. Sprzęgło. A, można zostawić sprzęgło w pozycji. Aha, okej. Okay. To jest... Czy to jest główne wyjście? To nas interesuje. Połączcie mi z górą. A, sorry. Sprawdźmy sprzęgło. To jest głupi odgłos. To jest... Dźwiękogra, co? W ogóle sprawdzałem ten filmik ostatnio z kamerą. I macie, kurde, bardzo zawężone pole widzenia w tej grze. W sensie... Quest ma jednak zajebiście dużą rozdzielczość i zajebiście dużo pole widzenia. Proszę, coś nowego. Proszę, proszę. Ale co to jest? Zrobiłem zdjęcie tego. Fala, trójkąty, trzy trójkąty i kółko. Mam nadzieję, że nic więcej nie było. Jedziemy do następnej. No dobrze, to jest to samo. Fala, trzy trójkąty i kółko. Nie? Quest 3 ma większe FOV niż Quest 2. Chyba taki sam, ale wiesz o co chodzi? On ma Quest 3. Jak jeszcze streamowałem z Questa 2 i przednich headsetów, to musiałem tak nosem wodzić, bo tylko środkowy obszar był ostry, taki malutki dosłownie. Dla niektórych większy, dla niektórych mniejszy. Tutaj na całej powierzchni jest ostro. Więc nie muszę się przypatrzeć, nie muszę robić tak, tylko siedzę z ataki i obserwuję. Widzę, że na przykład wam ucina dużo, bo wy nie widzieliście na tym, na streamie wielu rzeczy.
Ładny odgłos może być. To mówię, to jest headset. Jeszcze muszę sprawdzić później, jak go podepnę po USB, co się będzie działo. Wtedy można jakiś gigabit zrobić. Jakości. Bardzo ciekawe. Co tam? Filmik z Malin, czemu nie wycięty? Malenia, co? Ona szybko poszła. Tam nawet nie pamiętam dokładnie, jak z nią się walczyło. Dobra. Aha, są tylko te dwie pozycje. Intrygujące. Ale co to jest? To jest trochę pozaginane. Tam nic się nie dzieje ciekawego. Tam już nic nie ma. Ha. Ale zobaczmy, może jednak jest. Zobaczmy, czy nie oszukują. Czy coś się dzieje przy transmutacji. Nie. To jest chyba. To jest całość tutaj. Tam zagadkę rozwiązaliśmy. Dostajemy jakieś rzeczy. Jeszcze jest coś, czego nie wiemy. Czy zróbmy z ciekawości obrót 90 stopni. No, ale tam nie powinno nic być. Chyba, że coś będzie. Może coś wypływa. Panel sterowania polską. Sprzęgło. Tak, tutaj to tyle. Jedyne co ciekawe to jest ta klatka Faradaya. Że muszę dla was kręcić nosem. Znaczy, no mówię, najbardziej wymierne jest to, co widać w... na przykład jak X-Plane'a włączamy, tak? Że obraz jest pomniejszony, ścięty. Wtedy widać górę i dół przede wszystkim. Zobaczmy. No bo co to jest jeszcze? Skaczka, tajny pokój. Nie ma nic z tymi symbolami. Mi. I tu powinien być wielki spad. Tak? Jest. To jest symulator. Patrzę, że czegoś nie umiałem, ale ewidentnie nie. Ciekawe. Że Grimrock VR... Grimrock... Nie ma mechanik do VR-u. Czy była już gra na Melodyjka? Jeszcze nie. Jesteśmy teraz odcięci sprzęgło. Dobra. To jest to.
coś musiało być na pierwszej wyspie. Teraz mówimy o wyspie w obrębie tego regionu. Żarówki podwójne. Trochę bez sensu. Baba. To nic się nie dzieje. Tutaj nic nie ma. Tutaj nic się nie dzieje. Jest tylko zdobne. To zaliczyliśmy. Nie, to jeszcze nie. Jedyne, co jest ewentualnie zagadkowe, to są te gówna. Szachy dla debili, nie? Bo jest, kurde, 6x6. Dobra, jeszcze tu coś jest. Tam coś jest. Nic. Tak? Tu kwiatki. Aha, dobra. Myślenie, panie White. Okej. Teraz niestety nic nie zobaczycie. Co gram? To jest ten PUBG w VR-ze. Uwaga! Niestety nie będziecie wiedzieli, co się teraz dzieje, bo gra nie pozwala. Więc mamy tak. Falka. Trzy trójkąty i kółko. Falka. Trzy trójkąty, tam było to trójkąty i kółko. I na drugim jest... Kiedyś ludzie musieli jak zwierzęta zapisywać to. Trójkąt. I... Dziwne trójkąty, dwa po bokach. Dziwne... Trójkąty. Dwa po bokach. Ale dostał. Coś się dzieje? Pewnie kolejność ma znaczenie. Więc... Jak to jest? To zostawiam tak, że dół jest, tu są te trójkąty. Czyli to by znaczyło, że kolejność jest odwrotna. Czyli tu są trójkąty dwa. I falka. A tu pewnie jest odwrotnie. Czyli tu jest... Czyli mogą być jeszcze odwrotnie, tak. Czekaj, tak? Czy było dobrze? Sorry. Tak, jest ciemność, jak ktoś nie wie, wtedy, wtedy patrzę na podgląd zdjęć, które robiłem. Trójkąty dwa. I to, no tak. Jeszcze to można zamienić z tym, a to z tym. Czyli tu jest falka, to trójkąt. A tu są trójkąty dwa
A tu jest to. Myślenie, panie White. Tyle, zrobione wszystko praktycznie. Dwie strony zebrane. Dzisiaj chyba rekord. Nie wiem, ile trwa nagrywanie, ale... Szanowny, widzę. IQ rośnie z każdą chwilą. A? Osiągnięcie. Dobra, wzięliśmy z Manikala. Niestety musimy przeczytać te książki. Uwaga! Żeby nie było, że nie szanujemy, to zgra niestety, gdzie fabuła jest. Ten wiek nazywałem drewnianym, to był ten ze statkiem. Tak? Nie. Drewniany to było z drewnem, zupełnie inny świat. On dokładnie tak, jak sobie wyobrażałem. Niesamowite, woda pokrywa całą krzywą, to było. Jedna kamienna wysepka, to prawda. W pozostałych miejscach są drzewa, które wyrastają z wody. Podesty znikają w lesie, bla, bla, bla. Poznam to miejsce jego mieszkańców. Trzeba odpocząć. Obudziłem mnie odgłos chodzący ze strony kładki. Grupka przyjmująca małpy. Którzy szli w moim kierunku, jeszcze nie zauważyli. Nie była dla mnie niepokojąca. Ich reakcja była, zaskoczyła. Co się stało dalej? Uwaga, napięcie rośnie. Było krótkie. Przez chwilę mnie przyglądali się mi, padli na kolana. Cześć. Oddawali. Chcą mnie gdzieś zaprowadzić. Woda zmieniała kolory. Zmienia woda się zawsze czysta. Prawie nie założyłem się przed nią drabiny. Spuszczam z drabiny na teren wioski, zawieszona około 10 metrów nad wodą. Tak, deski, cenny pas mieszkańców. Jest długie. To jeden książka na odcinek. Nie widzę, że na zmierzchu gestami daje. Czytam to szybko, wy sobie potem spauzujecie, nie? Chatki wydawało się większe, ściany były zamieszane metrami. Przywódca, metr od podłogi, stary człowiek, biały, jego szczupła głowa, opadała szyja i ten miał lewo wzrok. Zrozumiał język, wskazali łóżko. Jezu, stary myśli się człowiekiem, jest stary, podał zmysły. Traktuję jak bóstwo. Starym się ciężko gada, słabym głosem. Wiele lat temu ludzie i stwory mieszkające na drzewach żyli wspólnie. Tak, był wyspą. Ludzie mieszkiwali ziemię, a małpy drzewa. Ziemia się trzęsła. Wstrząsy słabe, gdy ustawały, jednego dnia się zmieniło, wstrząsy nabrały siły, wyspa się utopiła, zginęli wszyscy, ci, którzy przetrwali przeniesienia drzewa, wymierali, by nie umieli żyć w drzewach, trudno powiedzieć, to jest po angielsku w tle. Starzec zdał mi przekazać, że... Okej. Okay. Gwizda zapadała, stara się odpowiedzią. Ścisnął za dłonie i mówiąc coś na temat odpoczynku i snu. Spodziewaliśmy się, że tu trafisz. Super. Wstał. A następnie. Czekaj. Uklękli. Następnie zamknął oczy, wyszedł przez drzwi. Po czym spadł ze ścieżki. Mówiłem, że ktoś spadnie z tego. Tu byli zawali ciszę. Zeszli. Kilku z nich zabrało zwłoki starca. Ciało złożyli na końcu konstrukcji przypominającej przystań. Jeden podpalił. Ok, zwłoki spalili. I woda zmieniła kolor. Rano nie wiedziałem. Woda z każdej strony teraz barwa zieleni. Mieszkańcy byli ciekawi tego, co teraz zrobię. Podarki. Jezu, jakie długie. Nietypowa rasa, mam wrażenie. Kurde mol. 3 miesiące siedziałem, byli gościnni. Poznałem język. Wróciłem do domu z ukochaną żoną, synami. Synami, czy to nie jest Jarek? Miałem nadzieję, że tutaj spojrzę całą rodzinę. Kaśka odmówi.
Okej, okay. Kaśka wolała zostać w domu, synowie zabrali się ze mną, fajny wiek. Dobra, spoko. Oś Smojański, wiek Osmojański jeszcze jest. Chłopcy szybko rozdziewają. Zostawiłem chłopaku, chciałem ich, by nie nadużyli tego, jak bardzo mnie się szanują. Jeszcze jest wiek wydmowy. Jak się okazało, synowie świetnie sobie radzą. A, to jest ten ojciec, to są ci synowie, dobra, okej. Okay. Synowie ten czerwony i ten, okej. Okay. Spoko, mieszkańców wioski nieco zmartwiło, że ich opuszczam. Nie byłem przez 3 dni, wciąż się znajdziemy w jednym miejscu. Pran zdech. Nie wiem, co to był. Przygody niesamowite, zbudowali łódź. No Jezu, Jezu, to jest książka. Okej, okay, jeszcze obrazki. Byłem dzieckiem, kiedy się zrozumiałem, że mieszkańcy wioski z dobrymi tuszami. Chcieli, żebym z nimi pisał. A miniły się, dobra, okazałem swoją jedną tubylcą, nie wiedziałem, że miałem przeciw humoru. Jutro wracamy, więc moi synowie po raz ostatni nocują wśród mieszkańców. Dobra, na razie muszę pożegnać się z miejscową ludnością. Przyszły most. A, to są spoilery, lol. Kurde, dobra. I to była książka... Tutaj, sorry, żyjecie? Czytanka, no taka. Będą streamy z czytania lektur. Właśnie są. Nie da się sprawdzić, ile jeszcze w VR-ze. No, ta gra jest... Dobrze, że twórcy szanują VR. Po prostu tak. Została ta książka, ta książka, ta książka, ta książka. To na później, to po wakacjach. Mamy tak, stronę dla pajasa numer 1. Czyli to był jakiś stary, byli synowie, tak? Tu się przenieśli, zrobili tutaj pewnie piekło. I czego się dowiedzieliśmy? Czy zostało odtworzenie melodii? Tutaj. Tak? Dawaj. Co kurde w bandich. Cicho, nie? Z 5 akordów. Nie wiem, jaka ma melodia, czy będziemy ją podpatrzeć albo usłyszeć. No bo tak to zostało tylko, nie? Byliśmy tak, u drewniaków byliśmy, w sensie na statku, czyli w drzewach, na statku, w metalu i został ten wiek kosmiczny. To jest zrobione, to jest zrobione. Tak, więc następnym razem doczytamy 4 książki. I możemy jakby sobie płynnie się przemieszczać już między tymi światami z pupy, nie? Bo tu jest wszędzie. Tak, super. Może to jest ta melodia? Ciężko powiedzieć. Jeszcze zobaczmy, czy rakieta ma jakąś wskazówkę. Nie, nie ma wskazówki samej rakiety. Chociaż zaraz zobaczymy. Sorry, łączymy flash chatem jeszcze. Dźwiękogra. Tyle.
To tylko zobaczę, bo tam chyba wskazywało tylko napięcie do rakiety, jakie miało być, nie? Można z tymi pajacami pogadać, ale za bardzo mi się nie chce. Daj mi na chwilę tylko połączenie z wieżą. Wieża podawała tylko, jakie było napięcie do rakiety. Nie ma sensu tam wchodzić już. Możemy ustawić, tak jest sobie napięcie na rakietę, to trzeba będzie znaleźć, gdzie gra tą melodię i kto. I to będzie to. Tak, robimy wtedy kolejny ten i ten. Dobra, to tyle. To był wspaniały myścik, czyli wakacje z myślonkiem. Dasz ciemność, czy nie dasz? Nie dasz, sekundę. Ciemność i pauzunia.